naszego konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy. Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy to ogólnopolski niekomercyjny konkurs organizowany przez Biznes NBK przy współpracy Ministerstwa Finansów od roku 2003. Podstawowym celem konkursu jest stworzenie przyjaznej atmosfery między urzędami skarbowymi w całej Polsce i przedsiębiorstwami. Zachęcanie przedsiębiorców do rzetelnego i terminowego rozliczania się z podatków, tworzenie wzajemnej atmosfery życzliwości i akceptacji przez poznanie praw i obowiązków, upublicznianie i promocja wysokich standardów usług klienta, upowszechnienie dobrych praktyk w urzędach skarbowych oraz wzmacnianie pozytywnego wizerunku Urzędu Skarbowego i jego pracowników. Bardzo proszę teraz o zabranie głosu pana prezesa Biznes Center Club, pana Marka Gorszewskiego. Panie ministrze, szanowni laureaci, drodzy goście, aż trudno sobie uzmysłowić, że prowadzimy ten konkurs już 10 lat. Jego pierwotnym celem było cywilizowanie relacji między urzędem skarbowym, urzędnikiem skarbowym, a podatnikiem, w tym przedsiębiorcą. I wydaje się, że ten konkurs to cywilizowanie rozwijał na tyle, że można powiedzieć, że osiągnęliśmy także inne cele. Tym konkursem zadawaliśmy i zadajemy kłam twierdzeniom, że urzędnik skarbowy to tylko poborca podatkowy, który za wszelką cenę chce wyrwać pieniądze z firm od przedsiębiorców. Zadaliśmy też kłam, zadajemy kłam twierdzeniom, że przedsiębiorca to cwaniak, który chce za wszelką cenę ukryć pieniądze i nie płacić podatku. Pokazał też ten konkurs, że mamy wspólne cele. Nasze oba środowiska, jest ich wiele, ale na dwa zwrócę uwagę. Po pierwsze prawo. Zarówno środowisko urzędników skarbowych, jak i przedsiębiorcy mają kłopoty z takim prawem, z jakim mamy do czynienia w Polsce, które ciągle jest niespójne, dziurawe, ciągle daje możliwości interpretowania na przeróżne strony różnego rodzaju przepisów, rodząc bałagan i kłopoty dla urzędów skarbowych także. I drugi sukces, na który chciałbym tutaj podkreślić, to jest to, że tym wspólnym przedsięwzięciem budujemy jednak społeczeństwo obywatelskie w jakiejś tam małej części. Społeczeństwo obywatelskie, którego relacje powinny być oparte na zaufaniu. Co prawda, jak podaje CBOS, 89% Polaków sobie nie ufa, ze względów, o których wszyscy wiemy, ale ten nasz konkurs pokazuje, że w bardzo, bardzo wielu przypadkach możemy sobie zaufać i podejść do siebie jak partnerzy, że urzędnik skarbowy staje się doradcą przedsiębiorcy w bardzo wielu przypadkach. I za to serdecznie dziękuję wszystkim laureatom, panu ministrowi, który w tym czasie okazał się najbardziej łagodnym człowiekiem w naszym kraju. I mam nadzieję, że dalsze nasze przedsięwzięcie będzie rozwijało te i inne sukcesy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Szanowni państwo, rozpoczynamy wręczanie dyplomów w tegorocznym konkursie. Ponieważ jakby w poszczególnych lożach za konkurs odpowiadają kanclerze Biznes NPK, w tym roku mamy pewną modyfikację podczas wręczania. Będzie wręczał nie tylko pan minister, ale i prezes, ale jednocześnie będę prosił każdego z kanclerzy tutaj obecnych w momencie wyczytywania poszczególnych laureatów z danego województwa, z danego roku. Oczywiście, ponieważ niektóre loże nakładają się, nie zawsze jest tak, że województwo to loża. Nieraz jest tak, że dwóch kanclerzy, a nawet w województwie mazowieckim trzech kanclerzy jest w jednym województwie mazowieckim. Szanowni państwo,
W tegorocznej 11. edycji Urzędu Skarbowego Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy to Urząd Skarbowy w Świdnicy. Oczywiście najpierw województwo dolnośląskie i alfabetycznie Mendesio. Urząd Skarbowy w Świdnicy, a dyplom odbierze pani Krystyna Bogowska-Walkowska. Drugim urzędem jest Urząd Skarbowy w Bolesławcu i pani naczelnik Joanna Berlicka.